Witam wszystkich serdecznie z placu Autoimport Nieporęb. Przed nami prezentacja kolejnego samochodu sprowadzonego na zamówienie, no i kolejnego V60 Cross Country, a jak żeby inaczej, słuchajcie, nie wiem już które z kolei, no ale w takim kolorze nie mieliśmy. Na 20-calowej feldze w tym kolorze przyznacie, że samochód może się podobać. I jeszcze mamy tutaj smaczki Black Edition, zrobione przez poprzedniego właściciela, jak właśnie piękny czarny grill. No uważam, że dodaje to na pewno uroku temu autu. 2021 B4, miękka hybryda z dieslem. Tak, tak, nie pomyliłem się z dieslem, z tym co teraz wiecie, taka panika jest w internecie i nie wiadomo co. Powiem Wam taką ciekawostkę, że niemieccy dilerzy i szwedzcy też wykupili niektóre roczniki tych samochodów, czyli ostatnie wypusty 2023, właśnie z silnikami diesla, bo nie można już kupić silnika diesla, dlatego wykupili, bo wiedzą, że będzie na to popyt. I zobaczycie, że tak będzie faktycznie. Zaczynamy, słuchajcie, krótką prezentację przed wydaniem tak naprawdę Volvo i V60 Cross Country. No przyznacie, że w słońcu ten kolor zupełnie inaczej wygląda. W cieniu jest taki matowy, taki głęboki, a w słońcu zobaczcie, co się dzieje. Bardzo ładnie ten samochód się prezentuje w tym kolorze. Nomen omen, tam mamy XT4 w tym samym kolorze. Jak ten kolor się nazywa, powiem szczerze, że nie wiem, ale chyba nie muszę wiedzieć. Auto dosyć fajnie jest skonfigurowane. Tak jak już widzicie, 20-calowe felgi to są największe felgi, które są dostępne w tymże modelu. Uważam, że na tych felgach naprawdę samochód może się podobać. Mamy panoramiczny dach, mamy head-up display, mamy kamerę cofania, mamy Harman Kardon, także naprawdę fajnie skonfigurowany egzemplarz. Przebieg niewielki, 50 bodajże 4000 km, o ile się nie mylę. No i miękka hybryda w dieslu, niecałe 200 koni mocy. Bardzo ładnie to jeździ. Samochód niezwykle zgrabny, niezwykle wielozadaniowy, bardzo poszukiwany na polskim rynku. Model tutaj mamy jeszcze przedliftowy. Musicie to poznać, że z tyłu są widoczne wydechy. A w modelach poliftowych akurat tam mamy V90. Zobaczcie, już tych wydechów w tych samochodach nie ma. Uważam, że zabieg stylistyczny beznadziejny. Ja osobiście bardziej mi się podoba, jak wydech jest widoczny, bo nie wiem, jakoś tak mi się to po prostu bardziej podoba. Dobra, już Wam z zewnątrz to auto pokazałem. Niezwykle mało uszkodzeń generalnie. Jedyną rzeczą, którą w tym samochodzie dodatkowo musieliśmy zrobić, była wymiana szyby czołowej. Została wymieniona szyba specjalna pod head-up, gdzie tutaj w tym miejscu jest specjalna folia. Dlatego te szyby do head-up display są niestety droższe. Różnica. Szyba zwykła kosztuje bodajże 1500 zł z head-up display, czyli dedykowana pod to ustrojstwo 2,5 tysiąca zł, więc warto, już z wymianą mówię, warto sobie, słuchajcie, tą szybę ubezpieczyć. Dobra, zaczynamy wnętrze, pokażę szybciutko, jak wygląda wnętrze. Do auta mamy drugi komplet kół, znaczy nie kół, tylko opon, przepraszam, Nokiany praktycznie nowe, też 20-calowe, przepraszam, nie Nokiany, tylko Micheliny, także jeszcze lepiej, słuchajcie, niż Nokian. 20 cali, tak jak widzicie, do bagażnika niestety zmieściły nam się tylko dwie opony. Jest wyposażone w hak holowniczy, opony mamy spakowane jeszcze do środka, dwie sztuki. Tutaj Wam z tyłu nie będę pokazywał. Zwykła tapicerka, Wam pokażę z przodu. Tak się to prezentuje wszystko. Oczywiście Harman Kardon. Mamy elektrycznie regulowany fotel kierowcy i elektrycznie regulowany fotel pasażera. Duży panoramiczny dach już teraz nie będę otwierał, bo na moich filmach tych samochodów się naprawdę sporo przewinęło. Mamy skórę zwykłą. Moim zdaniem jest to zwykła skóra. Jednak specjaliści od Volvo twierdzą, że to też jest skóra naturalna i niech tak będzie. Samochód nie nosi żadnych śladów, zobaczcie, zużycia. Jest w bardzo fajnym stanie. Jedyne, czego nie mamy w tym aucie, a moim zdaniem mogłoby być, to są czujniki martwego pola i czujniki CTA. I to można ewentualnie dołożyć, wiem, zresztą samochody Volvo możecie w ogóle doposażyć. Nie mamy już niestety rolki. Rolka jest przeniesiona tutaj do systemu. Czyli tryby jazdy, słuchajcie, musicie sobie tutaj rozwinąć. Tak fajnie to jest pomyślane. Znaczy nie tutaj, tylko tutaj, tryby jazdy i tutaj macie dopiero off-road, comfort, dynamic i eco. No i tu macie wszystkie systemy, head-up display, będzie widać, przebieg dokładnie 54213. Tak wygląda auto wewnątrz, widzę, że obszyta deska w skórze, boczki w V60 nie są obszywane. No i auto praktycznie nie nosi żadnych śladów zużycia, nagłośnienie wyższe, aczkolwiek nie najwyższe, aczkolwiek też fajnie grające.
Tutaj też. Czy mamy ładowarkę? Mamy już ładowarkę indukcyjną, czyli to jest taki model międzyliftowy, bo jeszcze w przedliftach, wiecie, tego nie było. Zasięgu też Wam pokażę prawie pół zbiornika paliwa. Nawigację, jeszcze kamerkę cofania Wam odpalę, pokażę jak wygląda. Tak wygląda i nie ma, widzicie, czujników CTA. Jak włączacie kamerę, to wtedy widać czujniki CTA. Co to są czujniki CTA? No to są czujniki, które badają nam martwe pole w samochodzie i samochód ma sam zahamować, jeżeli wy nie zauważycie tej tak zwanej przeszkody. Średnie spalanie 7,2 miękkiej hybrydy w dieslu i to jest spalanie z 551 km. Idziemy pod maskę. W sumie nie wiem, po co Wam pokazuję, bo już miękkich hybryd trochę pokazałem. Dzisiaj auto było myte, zobaczcie jak u nas lipa dalej pyli. Nie wiem, ile ona będzie jeszcze pyliła. Maska nam się otworzyła tak jak nie powinna się otwierać, czyli bardzo, bardzo, zobaczcie, wysoko. To jest wada tego modelu. Został zrobiony serwis rozszerzony, olejowo-filtrowy, plus olej w skrzyni biegów, plus olej w haldeksie, plus olej w przekładni kątowej, plus olej w moście. Także ma tutaj klient super podejście do swojego nowego samochodu. Zlecił nam taki serwis rozszerzony i ma święty spokój. I też jak ktoś będzie kiedyś ten samochód kupował i może będzie oglądał sobie ten filmik, to zobaczy, że tutaj naprawdę ktoś, jak to auto od nas zamawiał, to tak zamawiał, żeby o nie dbać, a nie tylko, wiecie, siadać i jeździć. Do auta dwa kluczyki, jeden kluczyk nadzorowany, książkę serwisową już Wam pokazuję. Tutaj wydruk z Widy Online. Mamy tutaj też, słuchajcie, z Rolfa Ericssona Volvo Select na ten samochód, ale niestety ten Volvo Select w Polsce nie jest widoczny. Rolfa od dealera Rolf Ericsson niestety ma podpisaną z inną firmą, która w Polsce nie jest widoczna w systemie Volvo. Wiem, że z Billy na przykład samochody jak kupujemy, to w systemie Volvo ten Select jest widoczny. Także ten Select niestety działa tylko i wyłącznie w Szwecji. Z tego, co też się orientuję, to jest przypisane do właściciela. To jest, słuchajcie, zlecenie, to co w aucie zrobiliśmy, kwota Was interesuje, 3800 zł. Tutaj też był wymieniany filtr paliwa i filtr paliwa, zobaczcie, sam filtr paliwa prawie 300 zł, wpisany nasz serwis i dwa serwisy wcześniejsze. Jeszcze był jeden serwis wykonywany w tym samochodzie, ale nie jest odnotowywany w książce serwisowej, nie został wpisany. Także interwały olejowe są jak najbardziej bardzo, bardzo fajne. To sobie chowamy, bo za chwilkę klienci przyjeżdżają, to żeby to ładnie wyglądało. Czas na podsumowanie, nie będziemy się tutaj rozwlekać, bo tych samochodów naprawdę już u mnie zostało zaprezentowanych mnóstwo. No w takim kolorze nie było i ten kolor warto Wam pokazać, bo naprawdę samochód uważam, że wygląda bardzo fajnie, szczególnie na tej 20-calowej felze, która była najdroższa akcesoryjna w tym modelu, czyli też ktoś, wiecie, wyłożył za to gruby hajs, żeby taką felgę sobie dołożyć. Podejrzewam, że w granicach 16 tysięcy zł na nasze trzeba było dopłacić za taką felgę, jeżeli chcieliśmy ją, słuchajcie, sobie takie auto właśnie odebrać na takiej feldze z salonu. Ile to auto wyszło, słuchajcie, na gotowo? Oczywiście bezszkodowe, bezwypadkowe. Nawet żaden element w tym samochodzie nie był lakierowany i powiem Wam szczerze, że no, zaskoczył mnie ten samochód swoim brakiem tak naprawdę jakichś uszkodzeń. Tutaj mamy czarne piano na grillu. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych uszkodzeń i fajny zabieg stylistyczny, aczkolwiek ja bym jeszcze polakierował w czarne piano te elementy. Dół zderzaka, wszystkie dookoła rzeczy. Ja już może przesadziłem. Może tylko elementy wokół halogenów i z tyłu napis w black piano bym zrobił i może jeszcze polakierował lusterka w black piano. Wtedy by do tego nawiązywało, by fajnie to wyglądało. Ile, słuchajcie, to auto wyszło. Słuchajcie, tam ktoś już napisał, że ja tylko mówię słuchajcie i słuchajcie. Tak, muszę się tego oduczyć, to prawda. 154 tysiące zł na gotowo, plus ten serwis, który w aucie wykonaliśmy, plus wymiana szyby czołowej. Szybę czołową musieliśmy wymienić, bo niestety była pęknięta przy radarze. Jakby było, wiecie, drobny odprysk, to myślę, że można było spokojnie ubezpieczyć szybę i zgłosić takie zdarzenie, słuchajcie, troszeczkę później. Jak to mówią, trzeba czasami sobie radzić. No tutaj nie mogliśmy tego zrobić. Szyba była u nas wymieniana, klient dostał dokumentację fotograficzną, także też będzie mógł o tym to powiedzieć, że szyba była wymieniana i dlaczego była wymieniana. Także to też nie będzie żaden jakiś minus. Słuchajcie, szyby się niestety wymienia, bo w Szwecji jest bardzo dużo odprysków od kamyczków i to powoduje właśnie, że te szyby są pęknięte. Także cenę poznaliście. Jesteście zainteresowani takim samochodem, to wiecie co robić. Wchodźcie na naszą stronę www.autoimportnieporent.pl i tam, słuchajcie, sobie wynajdziecie taki właśnie auto. V60 Cross Country nie jest dużo już niestety.
bo bardzo szybko te samochody się sprzedają. Czyli jak ktoś szuka takiego auta, przykładowo auto wchodzi o godzinie 10, o 12 może być już sprzedane i ten, kto szuka o 13, to już tego auta nie widzi. Potem są telefony, że mówiłem, że na blokecie jest duży wybór, a tego wyboru dużego nie ma. Nie ma, bo się naprawdę samochody bardzo szybko sprzedają. I tutaj kupiliśmy ten samochód naprawdę w bardzo fajnej cenie i bili się z nami o niego dealerzy, bo to kupiliśmy od osoby prywatnej, dealerzy inni jak Readermark, czyli bardzo duże firmy. I żeś udało nam się, że tak powiem, ich wyprzedzić naszą, że tak powiem, konkretną decyzją i też w sumie konkretną decyzją klienta, który to auto kupuje, a to nie jest jedyny samochód, który od nas kupuje. Będzie jeszcze odbierał jeden samochód, który jest taką, nazwijmy to, zabaweczką, więc to też jest fajne, tak, że jedno auto dzisiaj odbiera, a kolejne auto będzie odbierał za tydzień, może za półtora, zobaczę, bo jest w trakcie przygotowywania. To jest bardzo fajny egzemplarz Volvo. Także trzymajcie się na razie, słuchajcie, w kolejnych prezentacjach się widzimy, wchodźcie na stronę www.autoimportnieporent.pl, tam jest wszystko dokładnie opisane. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą ze mną, chcecie ode mnie auto odebrać, chcecie obejrzeć swój samochód na YouTubie, którego u mnie zamówicie, to wbijajcie na naszą stronę i tam jest dokładnie wszystko opisane. Też jest kalkulator, słuchajcie, zamówienie auta, koszty importu, tam jest kalkulator. Wbijacie sobie cenę z ogłoszenia w Szwecji i wychodzi Wam konkretna kwota. Na koniec. Trzymajcie się na razie, bo tutaj telefon za telefonem muszę poodzwaniać. Pozdro!